Nadszedł czas zmiany, przejścia do prawdziwego działania wszechświata. I nadszedł czas, aby zrozumieć, że używamy stanu materii, by osiągnąć poziom zrozumienia duszy człowieka. Teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator wysłał swoich posłańców w imię tego, co miałeś. To oni przynoszą uszy, aby można było ich użyć, gdy nadejdzie czas Mesjasza. Mogę nauczyć duszę i przesłanie. Nie by się przeciwstawiać, ale poprzez ich zrozumienie, przez tych, którzy stali się Mesjaszami, aby dawać ze swoich dusz, aby ich elewować. Zadanie stało się łatwe. Szkoła jest tutaj i uczniowie są tutaj w oddaniu. Wtedy nie będzie żadnej walki między tym, co nazywają muzułmanami a chrześcijanami. Baranek i lew będą jeść i spać w tym samym gnieździe. Chrześcijanie i muzułmanie będą spać i modlić się w meczecie, w tym samym kościele, w imię ich dusz, nie w imię religii, które są używane do tworzenia tak wielu konfliktów. Dla korzyści tych, którzy byli hiperaktywnymi dziećmi. Nadszedł czas, czas zmian jest tutaj. I jak powiedziałem, moje życzenie jest moim rozkazem. Jeśli pragniesz ujrzeć pokój, droga pokoju jest wyłożona bardzo wyraźnie. To dusza świadomości zbiorowej. Poprzez dawanie stworzy tą pozycję zmiany. Nic innego. W duszy człowieka nie ma długopisu. Jestem pewien, że po wejściu do społeczności uniwersalnej nigdy nie zobaczysz niczego zapisanego, ale równowagę pól duszy egzystencji. Staraj się być na tyle pokornym, aby nie stać się aroganckim w mocy, którą zrozumiałeś i posiadłeś. Inaczej wpadniesz w tą samą ścieżkę kościoła i meczetu. To jest to, co obiecaliśmy i to właśnie dostarczyliśmy. Musimy zrozumieć działanie duszy i musimy zrozumieć, że dusza człowieka jest gwiazdą w kosmosie wszechświata. Jeśli porównamy duszę człowieka i tak wielu nas, 7 miliardów w jednym zbiorze, Ziemia jest jak galaktyka z tak wieloma gwiazdami. Kiedy patrzymy w głąb Wszechświata, widzimy galaktyki z setkami milionów gwiazd. Podobnie jest z planetą Ziemią. Niesie 7 miliardów pięknych gwiazd, które są duszą człowieka. Niesie z sobą duszę tak wielu trylionów zwierząt, roślin i wszystkiego innego. Jeśli więc patrzą ci, którzy nie widzą fizyczności Ziemi, i jej zawartości, co widzą? Widzą galaktykę z wielką ilością pięknych, świecących świateł. Każda według swojej siły. Każda zgodnie ze swoją pozycją. Niemowlę ma piękną duszę, podobnie jak staruszek. Dla tych niefizycznych, którzy nie widzą fizycznego wymiaru tej planety, ale widzą siłę pola, jesteśmy gromadami gwiazd. Ludzka rasa, każda pojedyncza dusza, nikt z daleka nie widzi. To jest dusza rybaka, to jest dusza kosmologa, to jest dusza prezydenta.
Wszystkie świecą bez względu na fizyczność. To jest magia. Oto co nowa nauka musi przynieść człowiekowi. Kiedy patrzymy przez naszą duszę, widzimy tylko gwiazdy w innych duszach. I to jest przełom, to jest zrozumienie. Na tym właśnie polegają te wszystkie nauki. Dojście do dojrzałości następnego poziomu, aby zrozumieć daleki kosmos. Wszechświat jest ostrygą dla tych dusz, które służą. Wtedy człowiek jest gotowy do wejścia w kosmos. Wtedy człowiek jest gotowy, aby stać się częścią uniwersalnej społeczności, która została obiecana. Nigdy nie obiecywałem wam nieba. Zawsze obiecywałem wam elewację człowieka, aby przyłączył się do rodziny. A teraz macie klucz. To wy musicie otworzyć drzwi, aby zrozumieć, że mogę elewować duszę tych ludzi lub milionów innych dusz, że fizyczne życie na tej planecie zmieni się. Wtedy jestem godny bycia częścią społeczności uniwersalnej, by być, aby służyć, aby się rozwijać, by być tam, aby być częścią, że w cyklu życia Wszechświata staje się w byciu częścią, staje się częścią totalności. Kiedy człowiek osiągnie ten punkt, pojawi się nowy wymiar w sile duszy człowieka, który jest poza wyobrażeniem zrozumienia życia fizycznego. To jest brama do otwarcia nowego życia w nowym wymiarze, co jest poza wyobrażeniem tego, co mogliście nazwać nowym początkiem, nowym cyklem, gdzie ten cykl niesie ze sobą źródło stworzenia życia we Wszechświecie i Unikosie. To jest elewacja duszy, aby służyć, stała się kluczem. Nie tron życia fizycznego. Czas jest odpowiedni, nadszedł czas, aby człowiek przeszedł przez ten proces. Witamy wszystkich na 335 warsztatach poszukiwaczy wiedzy w języku polskim. Dzisiaj mamy niedzielę, 9 lutego 2020 roku. I tematem dzisiejszych zajęć jest tłumaczenie 313 warsztatu poszukiwaczy wiedzy. Jest to końcówka tego wykładu i czas od 2 godzin 52 minut do 3 godzin 17 minut i krótki jeszcze fragment od 3 godzin 25 minut do 3 29 oraz tygodniowego programu nauczania z 2015 roku, z 26 października. Jest to tygodniowe nauczanie system MAGRAF i czas mamy od początku do 1 godziny. Tak więc na dzisiaj mamy około 1,5 godziny materiału i zaczniemy od 313. Tak więc dajcie mi jeszcze 20 sekund. Ja muszę to przełączyć sobie, bo przestawił mi się film. Tak więc poczekajmy chwilę.
Thank you very much. I have a question, if I may, Mr. Keshe. This is Libby from a long time ago. Can you hear me okay? Libby, yes, we can, Libby. I'm so delighted with this one cup. Thank you so much. I'm inspired again. So it's been, thank you. Thank you very much. My question was yesterday when I started making it, I decided to use magnesium sulfate instead of kitchen salt. Is that a good thing, or should I? I am going to make another one because I made a lot of them. Yeah, actually, the magnesium salt connects directly to the soil after that. Why not? Excellent, because I felt like I had an interaction with it when I was going to bed last night. I felt like I was communicating with it, and I thought, oh, you fell in love with it, isn't it? I did. So let's go to bed with me. Well, my bed is below it in the next room upstairs, and I was just like, is that the reactor talking to me? I really was amazed. So I want to thank you again and again for what you've done for humanity. Thank you. As I said, as long as it doesn't wet the bed, it's good. Be careful how you keep it up. Okay. It is not, as I said, the limitation of this knowledge is a limitation of man's understanding of his own limitations. We limit our knowledge. There is no one right, no one is wrong. And this is what I said with the new technology, there is no peer review. If it gives you a result, you have to understand why. Why do you feel it when you choose the salt of magnesium? Because in the brain of the man, we have mainly this very, 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 very little. You have the zinc. We hardly have zero copper. Very, very little. These are minute. And are used in a very specific positions. You have a huge amount of what we call radioactive material. But we don't see this. Because this is the whole division of the cells of the body. And in so many ways, we have very limited amount of this. There is vast amount of what I call phosphor and sulfur connected to dimension of repair and multiplication of RNA. And if you have chosen any of these salts, then you have to understand where you're heading. If you notice here,
And here, each one has a specific reason and position. And each solidity between these collection of the CO2, the reason you have a CO2 in your lung is very, very simple. And you have a CO2 in your brain. They feed each other. That's why they are placed above or below each other. And the line of connection is in CO2 in them. That's why when we breathe, when they start our breathing channel, the whole thing falls apart. When we breathe, we don't pass energy. The energy is outside the physical boundary. So, this is what we see in the structure. So any of these salts you can choose, you can do. This is to do with a salt after that. If you get this one and understand this one and the connection with this one, or connection with this one especially, then you can reach the soul of the man, the soul of your ancestors. But this needs a very deep understanding. Is this also a reason why you need about 6 to 7% CO2 in our brain? Without it, you don't have the connection with the lung. The field is created and controlled and linked up through the lung. One of the reasons we release CO2 is to keep the structure of the brain in order. Now, is it done? Let me explain something, please. Yeah. You got to understand, we create huge amounts of CO2. We think we breathe it out. But as we said, when you breathe, if you remember the body of the man and whatever, his mouth and his nose, you get the best, the highest energy. You do the same on breathing out. You give the highest energy which is needed for interaction with the physicality of the soul of the body. It's not that you just breathe CO2 out. It's the same process. The best of the highest energy for connection for breathes with the physical construction connection with the body of the man comes on the way back too. And this CO2 is not only linking but continues to confirm in existence. We always look in what we take. And this is the biggest problem with human race. When, if you go back to the teaching in the past, I explained to you that when you read, the soul takes the best. The soul is a clever chap. When you breathe out, it takes the best of what is created new for itself too. Maybe for the first time man understands why he gets CO2 out. We doubt it. That is why when we cut the throat hole, we cut the breathing line, the brain stops because it does not get what it needs to match the link up and create a dimension of the connection with the soul. The breathing out is more important than breathing in, because energy which is made for itself it consumes it. It needs it.
Otherwise, it cannot operate. If you allow people in coma or people in the deep shock state breathe through their nose and their lungs, they recover very fast. Because you energize with what the body creates. It's literally the exhaust coming out is very much like people who drink their urine and they say they put things back. Because the body has made it. It's matching it. It's what it needs. It's not a conversion that you cross all the energy through the lung to the blood. That is for the blood. What comes out is for the soul of the man. The best could be done because it's made by itself. It's the first time I released this knowledge, but if you understand and go to my cups from 20 years ago, this is the first thing I consider. Breathe in and breathe out very, very slow because the soul needs all what is created. You're destroying anything is there. Mr. Keshe, I have a question. You know, I do two kind of breathing. One is called Nadi Shuddhi and one is called Sukha Kriya. Nadi Shuddhi, you have to sit in a specific position and then you put your thumb on the right nostril and you fold your two pointy finger and then middle finger and you put your ring finger on your left nostril and then you breathe, close your eyes, breathe very slowly in and then very slowly out. And then you go to the right side, you start from the left, and you go to the right side, you breathe very slowly in, very slowly out. I do about like for 7 to 10 minutes. And then this one, when you come out of it, it gives you so much clarity. But the other one, the Sukha Kriya, is the one you sit in the same position, but this one, you hold the 3 middle finger higher up. You put your thumb on your right nostril, your pinky on the left nostril, and this one is reverse. You start from the left. You breathe very slowly out of the left nostril, and you breathe in slowly, and you come to the right, breathe out first, and then breathe in. And then you do it for half an hour and you breathe out of the left. You always breathe out of the left nostril, not breathing, you breathe out. And when you do this for half an hour, it's a huge, as if you can actually feel your soul is outside your physical soul. It's a huge effect on the body. Like, I try to do it like 3 half an hour a day. I thought you were a dentist, you had a lot to do. No, I do it, it's with my patients sometimes. You know, if I sit in my office, I do it. Sometimes I sit on the floor and I do it. It also, what it does, I realize what it does, if you... Really, you don't even need coffee or tea. I don't even drink coffee or tea anymore because it gives you so much power. I mean, you feel you're never tired at all. If you learn not necessarily to breathe, we see it says, I made man in the image of myself. I repeat this many times, but not many people understand what I'm talking about.
He says, I made man in the image of myself. If the man needs or the man can think, so does the soul. The man has to learn to understand this thinking and not this thinking. If the man becomes a passenger of space, because this so many way is this which will manifest itself in the depth of the space. And if it does, it must think that it can exist. The problem and part of the teaching has been, and it's been one of the biggest dilemmas for me for weeks now. How can I explain, maybe this is the best opportunity to do? How can we get the man to understand the thinking of his soul and not the thinking of his physicality? And at the same time distinguish, is it the soul thinking or is it the thinking of the man? Because this soul as you are, is already thinking and communicating with the other souls, what your physicality is thinking and communicating with physical life. Then it comes, does, by as you say, breathing, do we by different understanding of the use of the physical dimension, can we access this line of thinking? Because when you access this line of thinking, you become the light. You work this side of the thinking, you stay the physical man. We fall in love in the dimension of the physicality. If the physicality can fall in love, and I made you the image of myself, so does the soul of the man falls in love. When you fall in love with a soul, and your soul takes over the dimension of the life, you see who lied to you in the dimension of physicality. And this is where I live. But my silence is my virtue. And if you do understand this, then it comes to the point, does the soul of the man is what we hear, or is the physicality of the man which we hear, or do we become so transparent to our physicality that we know the difference between the two couples? And when we get this balance, is what is in Quran, the day of judgment. Because that's what happens to you on the day when the two have to say goodbye. Balance book.
this is what a lot of knowledge seekers have got to go through the transition. And with this new enhancement system coming in, you really face it. You have no choice, unfortunately. Then do I think in the level of my soul, or do I think in the level of my physicality? Because I made man in the image of myself. If man can think, so is one of my own attributes in the dimension of the soul. And then, if I think in the level of the soul, which has no physical dimension, isn't it supposed to be the dimension of the Creator? Then it brings a lot of understanding to a lot of us. Do we need to breathe to be able to, or do we need to go to sleep to open this boundary softly? The man has to understand this. Now that you're becoming aware of the soul, are you thinking in the dimension of the man about the thinking of the dimension of the soul? Or are you thinking dimension of the soul strength that affects the dimension of physicality? Then if you achieve that point, you can convert yourself to anything in the dimension of the universe. Anything. Then you become that Gans. You remember, we get a Gans and we get gold, silver, or whatever. So now this Gans is the soul of the world. In one dimension of strength you want to manifest yourself? Or is it the one you love, loves diamonds, and it's been created in the dimension of the diamond to see the beauty by the soul of it, to understand, appreciate non-existence of physicality in the dimension of physical observation, but seeing it as it exists? I call this one the magic of the soul. I can give you whatever is your imagination, the dimension of your physicality that elevates your soul to understand the power of my soul, what I can give you as a piece of satisfaction. Because your soul is important. I love that soul. I respect that soul. Does not matter what physicality is that. When I stand and I say you'd like to see a shooting star, I do that for the love I have for the soul. And with that, satisfy to the eye of the man, to the dimension of physicality. It comes from my love for the love of that soul and nothing else. Because the dimension of satisfaction, the dimension of physicality is to satisfy the soul. Then you can see as many shooting stars as you like. In so many ways, a shooting star is a confirmation of the light of the Creator. That's what the soul sees. That's what the Christ saw. That's what Moses saw. That's what Muhammad saw.
And if you understand this, you understand the totality of the law of the Creator. Life of man is a shooting star in the horizon of this life of the Creator in the dimension of existence. But you have to ask, who does he please as that shooting star? Then you've got to think from now on gradually. Knowledge seekers and those who become to become the seeker of knowledge. Am I thinking in the strength of the soul, or am I thinking in the strength of the physicality as a made man in the image of myself? And then it comes to the fact, does this as a separate lover than this in the dimension of physicality? But the beauty of it is, can this lover be changed in the dimension of physicality? Where this would be a hard job, because you have to take the physicality to give it the soul. Today's teaching has brought many, many things on the table. But this is part of the man to be able to enter universal community. When you come to the dimension of the soul and you travel the spans of the universe, there is soul. How do you know what is here and what is there and what is this? If the soul could not think, understand. Or do we put the dimension of the understanding of the physicality within it? And does this think for the soul? Try to understand that you understand the totality of the creation. But it's taken the creatures of the universe billions and billions of years, and not many have understood. Any other question? The month. Can I ask a question, please? Mm-hmm. Something. Sorry, apologies. As I hear you're trying to explain the different meetings. We need something very important which just was mentioning. Now that we are dealing with governments in a vast way, we need the testimonials to be categorized in a way that we can print per disease, per case of trees, animals, and everything else. Especially in Golden Age of GANs and other places that people are putting these testimonials to bring a rapid shortcut to what we call clinical trials. We need
all the people who have done trials to bring all these testimonials under one bracket. If I need to show cancer, 10 of them, 20 of them, 100 of them, I just go to the cancer, take the file, and I can give it to the doctor. Now that we start negotiating with governments, these testimonials are becoming very, very important. Extremely important. We're realizing the importance of these testimonials you're putting up. We need someone somewhere or set up a group or people who can categorize testimonials that now we are doing research, what we call it, clinical trials in China. They want to see all the trials we've done. And we present these as Keshe Foundation trials around the world. When they see different countries, it gives a lot of strength to us. I don't know if somebody or a group can be set up to bring all the testimonials in category and effectiveness, or did not work or whatever. Especially agriculture and the medical. We need them urgently, because now, even for example, in Brazil, we are going to go through the what you call certification. These trials done by the doctors in Brazil, in Mexico, in US, or anywhere around the world is needed. I know Chinese doctors have done a lot of work, but they're hiding it. It's time to open up and let us have the data you have worked on. It speeds up our work with your universities now that we are inside and we do clinical trials. It's, if you could set up in China and outside, because China is a different structure of it, and gather anything under any trial, anything is done. I've done a test with the skin and this what happened. We would like to have all these. It makes it easier for us than in certification by your nations, your governments, as we are traveling through to bring the technology into them. Thank you very much. Very good. Thank you, Mr. Keshe. Okay, are there any other Mamy koniec tego warsztatu. Tak więc nie wiem, jeśli ktoś chce zabrać głos, to zapraszam, a jeśli nie, to zaczniemy kolejną część. Dobrze, tak więc zaczniemy kolejną część, a potem będzie czas wolny na rozmowę. Tak więc zapraszam. Okay. All right, good. So we're ready to begin the afternoon session for Monday, October 26, 2015.
This is regarding the Blueprint Week that that the Keshe Foundation Spaceship Institute has been offering to the public. And this is the afternoon teaching, which will be more on the theoretical and as opposed to the practical this morning. Okay, I think Mr. Keshe is ready to go there with his new whiteboard that we're still getting used to, but is quite an interesting tool, I think. Go ahead, Mr. Keshe. What's when he likes? Okay, doesn't matter. good afternoon, good evening, good day to you, wherever you start and watching these broadcastings. Today is the second part of the first day of what we call a Blueprint Day. What the Blueprint has stood for and stands for is a technical word for the copy of the origin, which means in olden days, if you were a craftsman, when you made a blueprint, was the final page, final design, which everything was manufactured of. If you were still, I think, used in some industries, when you had a blueprint in your hand, you knew this is the end product you have to produce. It goes back to the craftsman times, when we used to have the drawing boards and with the bigger scales. And when we did the blueprints, it meant it's sacrosanct, it's the final, and it'll be copied and everything will be made up. We call it the blueprint, which means we share our knowledge of what has been with the what you call the structure of the development of the blue box, which is the energy unit, Magrav energy unit. We try to keep, if you were me and you could see what I can see, you laugh your head off, but I keep very quiet. I just seen something very interesting. So what happens is that we made the system, the systems are getting released literally from the factory this week. We see that the units which you received or you receive is made of plasma, works on a new structure of life. It works on a structure where in reality we are never, we have never been allowed to understand because it was too far out for us to be able to comprehend the simplest part of the technology, of the whole creation. Somehow I can't get rid of my dots. Turn a new page. Where? Here. Bottom here. I can turn as many pages as you like. Okay, new page, new life. This is a new page for human race, new energy. We accidentally turn a page on human life. Let us look at what is plasma. Plasma is literally been made to a word, especially in the energy technology, especially in the world of medicine, to something, especially when it comes to production of energy, that is worse word than nuclear. If you were a nuclear physicist 50 years ago, you were a stupid genius because you thought you can understand more. So our belief has been, in a very simple way, that we had, we lost our pen, we want a pen back. The top one, I have changed it. I don't need this. Pardon? I have done that. Yeah, but I've gone to the triangle. You lot get to know more about this than I do. You see, it doesn't go because I have to, I have dots. I think I have to go to my
where the bottom, in the middle. In the middle. Okay, line. Choose the line. Top or up. Choose the line. Okay, but they'll still have a triangle. Oh, it's done. Perfect. Thank you very much. Thank you. I was playing. You see, this has happened when you get a new toy. This is the problem, playing with a new toy. Okay. Now, sorry about this. You've got to bear with us. Happened to be today coming in, so that's what it is. It's been sitting down there for 2 weeks. Remember one thing. On this planet, we are used to what we call matter state. What have we done with matter? We have melted it, we have burnt it, we have liquidified it, we have frozen it, we have vaporized it, and that's all we could do in the condition of the environment of gravitational field and magnetic field of this planet. Then, in the process of scientific evolution, we have managed to go deeper and deeper in this matter state. We became atomic, and then we got a bit, little more clever, we went more deeper in the atom in past 100 years, and we become what is known as a new guys. But what we have done in all these statements of matter state, different condition of environment, atomic or nuclear, we have never walked away from one reality. In atomic, we call it an atom, it could be proton and electron, and we call this one entity. Ooh, looks good. Then, in nuclear, we went into the structure of the center, and now instead of dealing as a matter with a big lump of atoms, we became to deal with one atom, and then we came to deal with the center of the atom, which what we call nucleus and the nuclear part. But the reality hasn't changed. The nuclear next step to it is plasma, because that's what is the next step of evolution. What is inside this? This is a plasma. How far can we break into it to understand more of it? Nuclear physicists made the life very interesting, and they got most of the people frightened of them, because to want people to listen to you, you show them the power. And accidentally, as Einstein said himself, the biggest mistake in his life was getting the Americans to build a nuclear bomb, the atomic bomb which went on Hiroshima. His advice was taken seriously, and as we know, American government decided to go full whack with it. But because they were frightened of it, they saw how many can kill, they start valuing us and respecting us falsely. Now we go to the next step, which is going further in. We came from the solid, we went to atomic, we went to nuclear, now is the time, what we call the plasma, which what is the nucleus is made of. What is that structure? And now we've seen the same falsification of knowledge is carried through with the plasma technologies. But this time we are double-minded, because we attach plasma to a lot of things, plasma of the blood, plasma of this, plasma of energy, and very recently, in the past couple of years, the ones who don't understand, now with the same falsification of power of nuclear, they added new stupidity into plasma, what they call the God particles. Because now you don't know whatever we say you've got to accept. So, in reality, it's the next step looking inside the construction of the universe when you look inside the plasma.
there is no God particle. The ones who came up with the God particle, it means, oh God, they don't even have a brain to think. Because if the plasma reduces in strength enough, at the boundary when it manifests itself as a plasma itself, literally, if you think of it, here is a God particle, because that's the point of manifestation of the plasma itself. But now they are looking inside it to find where this might happen here, that they could call it a God particle. So here is a God particle outside, then it shows that the plasma itself is a God particle. So this shows the hypocrisy which has been created around the plasma technology. Because this way they can milk the society for the money as a worth, building hundreds of millions of research centers for just PhDs and good houses with swimming pool. Otherwise, doesn't create anything else. So, as we are Keshe Foundation, and we pass being a nuclear physicist, it's old fashioned, we don't wear these clothes anymore. Nowadays, it's fashionable to be a plasma physicist. So, now we explain in a simple way that all of us, the whole of the human race, over the next couple of years, and especially after this week, you all become plasma physicists. And the funniest thing is, do you know what's going to happen? All the plasma physicists which are sitting in CERN, they laugh at you. This is not that we are the physicists, we know you're rubbish talking, because this way it shows their degree was worth nothing. We made a lot of money for a lot of people to research into nothing. Just good titles. So, what is the plasma physics? What is the plasma? You want to see what is inside of a neutron. You want to see what's inside of the proton. There is no difference between a proton, electron, neutron, the sun, the earth, the universe. It's the same circle. You decided to put different name to it according to the size of the plasma inside it. But the working is the same. They're all dynamic, they all carry gravitational, magnetical field, which is repulsion, and they all share their fields with their environment. So, if plasma is supposed to be a mystery, you don't understand it in the electron level, you don't understand it in proton or in neutron, or the earth or the sun, look at the biggest size of the universe, you see the same composition. Somewhere the energy from the central line of the universe, which is here, has emitted, and if I can go a little bit less, and in a slowing down, somewhere it has interacted with enough magnetic fields, it's like crashing the car. When you're going, let's say 100 kilometers an hour, and you have no brake, you keep on hitting different trees and barriers till you come to a halt. That's what happens. When a magnetic gravitational field of a plasma from center of the universe is released, as it slows down, as by interacting with other fields, somewhere here manifests itself in a matter state of strength. So now you can't see it in the plasma of a proton, you can see it in the plasma of the universe. You can see it in the plasma of the solar system. The same thing is, just change the name. The sun, the sun has created radiation, and these radiations battle with other fields in their environment, and somewhere when they slow down, they don't need necessarily Earth to convert to neutron, or to a nitrogen, or to a proton. Somewhere in the plasma of this solar system, if the fields becomes the strength of the matter state of the solar system, then at this point somewhere, you see manifestation of the matter.
If it's the strength of a nitrogen, you call it the nitrogen. If it's the strength of oxygen, you call it oxygen. So now you see, we don't need to come up with all these fancy words and names, bosons and what do you call it, quarks and up quarks and down quarks and bosons, because we never understood. So if there is an up quark and down quark, I think Earth must be the up quark. Mars could be the down quark, and bosons most probably are the moons. So creating again another bunch of false names for the same thing is leading mankind to a wrong way to look at the whole structure of the universe and the work of the universe. And that's why when we put things in order, pardon? Am I back? Yeah. So what it is, these names have become another structure in the whole, misinforming the public, misinforming the knowledge of the humanity for a few people's titles. Because they spend a lot of time getting these PhDs, getting these seats as professors, and now that they see the reality is out and their position is in danger, they're not man enough to say, we made a mistake. Now we start with a new way, we start with understanding new thing. So what do they say? Can you change the name of your plasma? Because the way you explain the plasma, my professorship worth nothing. We had it, the top Italian nuclear physicist professor sent by American to us, to the Sanzano, when he realized he's a senior advisor to CERN in Italy, in Switzerland. His patents are used to control the plasma, which actually all of you do like this from now on. You know more about the plasma than the professor does. So when he realized what he says, he doesn't say you are right or wrong. He says, can you change the name of your plasma the way you define it? Because otherwise my patents worth nothing. So this guy, instead of being very correct, he goes and puts opposition against Keshe Foundation because his PhD patents, whatever, are worthless. So now what we do in Keshe Foundation, we make a physicist out of all of you, a plasma physicist, because this is something you've been born with. You all know it. You all understand it in such a simple way, you do not need somebody else to tell you. Because if you understand the work of the plasma in every state, traveling the space for man become as easy as drinking a cup of water. Because if you understand the behavior of plasma in any of these states, you can produce it at the strength which you need anywhere in the universe. This is what we teach here at the Keshe Foundation Spaceship Institute. How easy a man can understand the work of the creation and the work of the universe in a very, very simple way. That, as we say, we're not much intelligence, we are all intelligent enough to survive in a space if we go to a space, because we understand the totality. So, what is in the plasma? What is the mystery with this new world? There is no mystery. If you look at it, the reality is that somewhere in the universe, magnetic fields flow everywhere, in every shape and form and directions. Some go, and in so many ways, some come back. And somewhere, when the fields are strong enough and of the same, they interact.
If they are of the similar strength and they are of opposite strength, they create a position where this one, if I choose a different color, this one tries to link up with this, and this one tries to link up with this. So what happens? In trying to link up, what they make is very simple. You have what wants to go out, the black. I have to measure my speed with this thing. It's the speed of rotation. Ooh, it's a good plasma. So you have this. This is what's trying to get out. It's okay because they have different shapes. And you have another one which is trying to pull in. So the one which is trying to pull in becomes gravitational, and the one which is pushing away becomes magnetical. You have to realize in the English word, because of the use of too many words of similar things, there is a confusion in wording, but it's not confusion in the science. Gravitation means to gravitate, to get pulled into. Magnetical or magnetical repulsion is when you separate each other, when you push against each other. If I choose two magnets, Fabio, are you there? Can you come close on the picture? If we take two magnets, two spherical magnets, if we rotate them, if we allow them, you see what happens. They always find a point of reference. Some will go clockwise, some go anti-clockwise. And in so many ways, we don't need much to be able to attract. So what happens is that magnetical and gravitational work in a total opposite way. It's okay, I've finished. Did you want to show that again, Mr. Keshe, briefly? Yes, if you want to do it, if you want to see it. So what happens is you have, this is the shape of plasma. Plasmas are always round. We haven't seen a square plasma. So this magnet has its north pole or exit and entry. And this entry and exit has interaction with another if it's opposite. And if I turn it, you see it cannot come together. But if you look, if you can come close enough, you see it doesn't need much energy to attract the other one. So as you see, there is no fuel burned. There is no rocket engine, there is no fuel. Only what brings the thing together is interaction of gravitational magnetic field, if it's attracting or repulsing. If it's attracting, we call it gravitation. If it is repulsion, we call it magnetical. So what happens is that this is the shape of a plasma. A plasma attracts what we call gravitation. A plasma creates repulsion amongst its fields, we call magnetical, which is a repulsion. Not magnetic. Magnetical like gravitational. Gravitational is the interaction between two fields which are opposite to each other, and magnetical, which is similar, which they reject each other. Atmosphere of the Earth, we call it magnetical. Gravitation of the Earth, we call what it pulls and holds us to. So one creates a shielding and the other one creates attraction to hold on to what you have. And this is the behavior of any plasma. Earth
has the same. It has a shielding, we call it the atmosphere. It has a gravitation, we call it that it holds on to it. Sun has the same, proton has the same, electron has the same. So this is the behavior of a plasma, and when you are in a plasmatic condition, it means continuously you are in the process of getting attracted, or you attract yourself. When you get attracted, you connect yourself in this line. When you attract, you connect yourself in this line. So continuously you give and you take and you connect. So now if you look at the totality of it, a plasma like Earth creates a flow of gravitational and magnetical in 360 degree in a spherical shape, but the flow of the magnetic field in it and the flow of magnetical field out of it creates a constant flow that it can exist in its environment. So now you're all plasma physicists. Plasma, in a single language, in a simple physics language, is the interaction of magnetic gravitational field forces, which their totality creates an environment that collectively they interact with their environment. Call this collective interaction plasma of a proton, or Earth, or Sun, or our universe. There is no difference. It's the amount of the field in the entity. The less we have created a name for it, the smaller size, the bigger we have created a different name for it, in a bigger size of the mass of gravitational magnetic field, the strength within the center of this entity. So if you put trillions and trillions and trillions of electrons together, you still create yourself a sun. If you put trillions and trillions of suns, gravitational magnetic field plasma together, you can create the power of a galaxy and the same. So it's as it reduces in strength in gravitational magnetic field, it appears in different state. The state of matter, as we always say, is somewhere here because it's very low. The state of emotion is somewhere here. The state of universal central plasma is somewhere here. But in fact, they're all plasmas. Even in a matter state is a plasma. But a plasma where the magnetic gravitational field in respect to the environmental gravitational magnetic field of the Earth manifests themselves as a solid, tightly packed. We change the environment of it, we saw the nanomaterial, we change the environment of them, we saw them releasing themselves as what we call gas, and you see it tomorrow. So we as human beings now have the ability to create conditions without the environment, but with gravitational magnetic field forces. It's mastering the work of the universe. And that's why the work of the Keshe Foundation looks so strange. This is why, as somebody said, I've become the guy who said the Earth is round, and they showed him a pole and a rope. But hopefully it passed that time. We've seen it, the Belgian government has been trying to be the hangman to stop this technology to come out, because we declared there is a new science in man's intelligence to understand. So now you understand why there is such an opposition to the Keshe Foundation work with the plasma. Because now we have made plasma at the reach of every man. A five-year-old child, as we always say, in China is producing nanomaterial in the toilet.
more important than the physicists in CERN. This is why the physicists in CERN have a problem, because their intelligence is not a five-year-old girl. That's where it comes, and that's why you see so much opposition. We are terrorists and the rest. Now we all, as a human race, using the plasma, we all have become terrorists against one nation, and it's called Belgium. The rest of the world is moving on. So now you got to understand why we have to understand the totality of this, that no one else can abuse the human race, because understanding the work of the plasma is the key to travel in the universe. Keshe Foundation is a space institute. We don't use fuels, we don't burn anything. We use the understanding of the interaction of the gravitational magnetic field, both magnetically and gravitationally, in respect one entity to another. If you look, I have the magnets in my hand. If I put these magnets on a table, transparent, that you can see, I don't do anything with it. It's just that the magnets, their position dictates each other. Can you see this, or do you want to come closer? Yes? So what happens is that what we do, I don't do any. Do you want to take this board with you, or can we put it on the table to go bigger? We have to stop the screen sharing in order to see. We're gonna screen share with you. Just wait 1 second, that our camera people can come close enough to see. If you want to come close, you can photo. Actually, I'm into it. Are you into it? Yeah. Oh, good. So you can see it. Can you see it from the back? So what happens is that if you look, I don't do anything. The magnets find their position in respect to each other. And if I just bring another magnet, which is positive opposite polarity, look what happens. No fuel bend. It attracts the other one to it. So if you look in respect to these, it turns, but in respect to itself, it doesn't. So they accommodate each other. This is the reason even why protons and electrons rotate around each other, because they find positioning. Constant positioning is needed for one plasma to be in touch or in balance with another plasma. So now you have to become plasma physicist. And the only way you'll survive in the space is through plasmas. Understanding its behavior, understanding its connections, understanding how it appears itself in so many ways that it can satisfy all the needs of the man, be it energy, be it fuel, be it food, be it medicine. Because in the universe, we never fight, we accommodate. You've seen how the magnets accommodate each other. Why the present medicine has failed? Because we fight against every disease. We can work very simply amongst the disease, amongst the infection, and just change the gravitational magnetic field, and you find out they give or they take or they cannot exist. That's why you see cancers and other diseases will be eradicated in no time. So what it comes and what is important, if it's very hard for you to understand, I brought you the most complicated plasma technology that you can all understand. My students know I always use simple things because it comes home very easy with it. This is the science of plasma, Tollebrogh. Very interesting.
Have a look at it. You understand it very quick. If I open enough of this toilet roll and leave it here, I'm going to put this away, you very soon comes to you lot exactly what's going on. If I take this as one piece of plasma, magnetical or gravitational, the physicist in CERN will kill himself. His technology has gone down to toilet. I'm a nuclear physicist, so I can stay back. Excuse me, Mr. Cash, can we get the screen share to be stopped so that we can see the video? Yes, you can do. Stop. Can you see it? Yes, that's great. So now what I've done, I open this plasma. This is at the end of it. Now we're going to put this plasma, which way does it roll? This way. So I'm going to roll it open the right way. If I go that way, I roll my toilet roll. CERN has finished. There. Now you can see what I'm getting at. This is your plasma of hydrogen, let's say. Inside is tightly packed with gravitational magnetic field. As it comes to the edge, now you have two. You have magnetical outside and you have gravitational inside. But you have to think of this as two ways. Huh? Now you know why I've been asking for a two-ply toilet roll. That's why it was, it's easier. We've been looking everywhere for a two-ply toilet roll past couple of days. So now, this is the plasma of hydrogen, and this is its magnetical, and this is its gravitational. Don't forget the gravitational is in the center because it tries to pull in, and magnetical is there to shield it. But if you look, magnetic field is like toilet roll, has got sections, depending on the strength. If I use this as strength, I don't have it anymore, so I go one closer, get the stronger. So now I have more gravitational, so I can pull more to myself. So this chaffy from another guy becomes mine, I become bigger and bigger this way. So now you see how simply it works. This is a plasma, but this is of a hydrogen. You want to see a nuclear atomic structure plasma of, let's say, plutonium? I've got you one. There we are. So, in fact, there is no difference. So, if I go like this, the toilet roll is the hydrogen, and if I open this bigger toilet roll of the same thing, and then let's tear it off, and then put it inside, because this is so packed you can't go inside, then you know exactly what happens. There it goes. Then I wind it up. Then I wind it up. And then I wind it up here. And look at this. Now you have a magnetical of both hydrogen and plutonium at the atmospheric condition on this planet. It depends how much is inside according to this. This is a plutonium, this is hydrogen. But at this atmospheric condition, they manifest themselves as tangibility at this level, so they're both the same. So now the difference between a nuclear physicist and a plasma physicist is we allow to go inside, not being afraid of a structure of a nuclear. In understanding that depends on the strength of the magnetic fields which we have stored inside. At the boundary, we see the difference, but in respect to atmosphere of this condition of this planet. If we change the atmosphere of this planet, if I can go back on my screen, I'm gonna, it's okay. Let's see if I can reduce it. I want to share it in two halves. Is that possible? We want two screens next to each other. We had it this morning. No. Don't go there.
You got to share it. Okay. Just bring. That way it's okay. Now we need to bring. Just 1 second, please. These guys know what they are doing. Just give them time. Okay, somewhere there. Just give me a position. That's perfect. So. So, what happened? We were good. We were perfect. Just pull a little bit to the side to close the Zoom gap. Yeah, that's perfect, Marco. Thanks. So, now what you see is the difference between two tolero. But on the boundary of the boundary, these last two layers is a condition of atmospheric earth condition. If I change this parameter and I take this plutonium into planet Zeus, most probably the manifestation of the matter state will be somewhere here. But on Earth, which is a weaker, it shows itself at a weaker point. And if you understand this, you all become plasma physicists. Every bone, every single cell in your body is a plasma. What are you afraid of? Understanding your own creation, what you've been created out of. But in reality, there is no difference. If you could understand how simple a plasma works, you'll find out there's nothing more than a toilet roll. How you wind it. How much you wind it, and what the strength you want to show itself. You can create and store enough in the center to become gold, or you can weaken it enough to become hydrogen that you can manipulate. But what we put here in a green line is combination of gravitational and a magnetic field at a given point in the universe. So, you see, all of you within 5 minutes, one afternoon, have become more plasma physicists than the plasma physicists in the universe. Becomes so easy, and then all you need to worry about is, do you want to deal at this end with this, or do you want to deal at this end with this? Call this magnetical, call this gravitational. What is the problem? We are not sharing. I thought we were sharing. It says stop share, but you're sharing on the top, I can see it. Stop sharing. Can you share now? Is it okay? Or you don't get it on yours. You're sharing your screen there. You have to take it back in yours and then share it on your computer. Oh. Yeah, it doesn't like to share the Zoom app. So we put it next to it that you can see it because you see both of them. So in reality, what you got now, in a simple way, excuse me, can I have some water please? Caroline, can I have some water please? My cold is killing me. So you will understand how the plasma can be simply explained, understood, and in so many ways be used. We changed the plasma according to the environment. We changed the plasma according to gravitational and magnetic field of the environment. If we change it according to the environmental gravitational and magnetic field, then it manifests itself in a matter state in that environment, and then you have a gas, you have a liquid, you have solid, and if you want to vaporize it. But
If you go to a limit that up to now was a mystery to man, which is a plasma, it's very easy to understand. Plasma of the universe, plasma of a cell of a man, works exactly the same way across all dimensions. You don't need to buy yourself telescopes or microscopes to see it. You look at the structure of the Earth, you understand the work of the plasma. You look at the structure of the universe, you understand the work of the plasma. And then you tell yourself in the structure of the solar system, if the energy of the sun in reducing the strength manifests itself somewhere as a solar dust and becomes a dust and matter that we can see, then this plasma of this solar system is full of God particles. We have to give a lot of Nobel Prizes to a lot of sun. That's how simple it is. It's hypocrisy which has been made by a bunch of not knowing science in congratulating each other in idiocy and hypocrisy they've created for themselves. It's like a bunch of monkeys looking inside the same jar and saying, what a beautiful ocean. It's just because it's water in it. So now we see how simple, if you understand this, in the structure of what we spoke this morning, you release this, you know how to release this, you collect it, you reduce it in the strength, and it becomes the energy you need for, thank you very much, for your plasma, for your system. In these magnetic systems, you see, that's all we've done. We have released the energy of the sun. We have released the energy of the universe. But what we've done while we are releasing it, I have to use this. This good one, this one. Go orange. When you put it here as a nanolayer on both sides of the wire, if you create an environment for it, where you can release it in the new environment, and then it becomes the guns of itself. And now you have a fantastic position, because you created the guns, because you have done what you were not supposed to do, the energy of the guns, because of the nanomaterial of, it disappeared. Doesn't matter, it still didn't want it to be there. So these are your ganses. I wasn't happy with it. Now I can do what I wanted to do. These are your copper wire. These are your nano layers. What is interesting is that I go to a very dark color. No. I go to where I want to be here. If you can take the energy and they flow inwards. What is interesting is these nano layers here, because of their dimension, they can absorb any energy. The full spectrum of what the supplier, which is the gans material, which is freed, will release. Interesting is, they continuously absorb all the energies in the flow direction of where they want it to go to. So what you get is continuous flow here. But what you got to understand is, in either case, be the matter state
be the nano, be the GANs. These are all, somehow this thing goes up and down. There we are. We then lose it, it's there. So somehow all the energy is based on one thing. Matter is a plasma. The nano is a plasma. The GANs is a plasma. So the whole work of the universe is on the plasma state. Now for the first time, we have managed to separate the energy from the matter state to separation from molecular structure to a single plasma. And we have learned using the same matter, we can absorb it back in again to give us what you are interested, free energy or free plasma, which now can supply us with the energy we need as we need it. This brings a new dimension to the man's thinking. And that is, the habit of man has been to store for rainy days. We always collect food for the day when there is no food. We collect money for the day when there is not going to be something we can buy. We store gold for the day if something happens, we're going to have gold to buy things from. Now that you understand this structure, for the first time man in his life needs no storage. You don't need to store, because the energy of everything you want, you ever can imagine, is stored in the universe. You want gold, you create gravitational magnetic field of the gold, as much as gold as you want. You want water, you can produce as much water if tangible water is your desire. You can keep the gravitational magnetic field of the water and never tangibilize it, never become tangible, till the point when you want physically to have water to wash your hand. But you can carry the gravitational magnetic field of the water in your body, that you can absorb moisture from the air without even drinking a glass of water. To do that, you have to change the plasma structure of your brain, which is your emotional, that accepts new energy level according equal to the water you need. So if I want water, through my emotional part of the brain, you have to go into all the teachings of the Keshe Foundation in 2 years to understand what we are talking about. Then your body absorbs water, because when it comes into the body of the man, then it changes to the plasma of the gas of the water, what you need. This, as I always say, Keshe Foundation is a space technology, a spaceship program, not a space program. A space program like NASA is jet propulsion, burning fuel, worrying about the food and everything else. With the spaceship program, there is no worry, because in the space, we take from the universal magnetic gravitational field what we need. If we need water, we convert it to water. If we need energy of plutonium, we change it to plutonium, and the rest of it. With the difference that once you understand the gravitational magnetic field positioning, you don't burn fuel. You position yourself in respect to the environment where you want to be. Burning of the fuel is ended with propulsion. In a space technology, you position yourself in respect to two things. One is gravitational and one is magnetical. And if you find a position in respect to gravitational or the magnetical, then you find where you want to be or what is your position. You increase your gravitational in respect to another planet, you get attracted to it. You increase your magnetical, you separate from it. So burning of the fuel, jet propulsion, going through what I call NASA rigma of what I call swimming pools training is over.
Every single man from now becomes a passenger of the universal community. In a way, put it this way, you already have been part of this special program. The only difference is your craft, with habitually you call it Earth, now you can make what you call substations to be able to live in miniature craft, creating the same condition, gravitational magnetic positioning, to find new positions in the universe without burning a single atom. And this is where the new plasma technology teaches man a new dimension. We don't need to burn. Yes, go ahead. What do you want to do? You want to change me? Maximize this. Okay. Okay, close that one down. The job of the plasma physicist in CERN is finished. So, they all became tolerable. Not bad. It's what is used for counts, not what it stands there for. It cleans a lot of So, now you have to understand how we have not given you an energy unit, but we have started to show you a new way to survive in space. I do apologize, I've got a very bad cold. Gifts from my wife. So, that's why the wives are there, to give you gifts. So, you look at this, you understand how, when you understand the simplicity of the plasma, the whole outlook for mankind changes. Do we need to go through disasters? Do we need to go through conditions that we cannot support health or life? Do we need to go through conditions which is paramount now? We can't even feed ourselves anymore if the governments decide not to. Now that you understand the work of a plasma, you can understand how Magrav systems work, then it's very logical. Do we need what we call supermarket? I don't think so. In a very short time, as I said earlier today, we will run what we call blueprint for the food units, where you can feed yourself. And I wonder how much supermarkets will pay you for you to take the food away from them. That was a dancing of the man, freedom, food. So, now you see how things are going to change. Now that you understand even diseases, viruses, magnetic gravitational packages stuck themselves to protein, amino acid of the man, and you know how to create opposite gravitational magnetic field strength of them, do you need pharmaceuticals? Because now you can create the same system in your systems and overcome any disease. In the next 12 months from today that we have released this openly in public, when the scientists start opening and analyzing how simply things can be done, nothing will be the same anymore. Nor energy, nor medicine, nor food, nor production of material, even the space travel. The only thing is, we even have seen in past few days how some people are planning and using to abuse the knowledge of the plasma in the form of drug trafficking. Because you can't reach the emotion of the man using the same technology. We are fully aware of what's going on, but I give you
is not all hunky-dory. Some people have managed to understand the wrong side of it and move from one nation to another to use these kind of technologies. Because you can create touching emotion and the thinking of the man as much as you can feed the man. So now you have to understand how powerful this technology can be and how it can be used or abused in a very easy way. Use it, you have the best space technology. Abuse it, you only destroy yourself. Nothing else. In so many ways, plasma technology is the only solution for the future. You have no alternative. Oil will never run out. We have proven oils are produced for billions of years and will be produced for billions of years to come. We never run out of oil. Anybody who tells you oils are going to finish tomorrow, it's very good because you pay for it. Because we have shown how all the amino acids on this planet are under continuous production and it had nothing to do with the dinosaurs. As I explained, the truth about oil coming from animals and dinosaurs of the past is as much as the plasma physicists speak about God particles. Because people don't understand, they can be abused. If you understand the simple reality that the Earth atmospheric condition is the cause and establisher and the starter of the amino acid, then you understand the rest of what you've been told about fuel oil and the oil industry, nothing but the hype, people giving their life energy for burning fuels which a few store away. Now, the reality is, in the next few months, in a few years, mamy koniec tłumaczenia na dzisiaj, tak więc jeśli ktoś by chciał zabrać głos, to zapraszam bardzo serdecznie. No, dzięki Jarku. Ja myślę, że bym chciał przede wszystkim zwrócić uwagę na ten ostatnie 3 minuty 313, gdzie dr Kesze prosił poszukiwaczy wiedzy o wrzucanie tych testymoniali, czyli swojego doświadczenia z plazmą, na co pomogła, jak pomogła, że to jest coś, co możemy sami od siebie dać, zwrócić fundacji za tą wiedzę, którą nam dała, którą dr Kesze nam podarował, więc jeśli stosowaliśmy tą technologię, mieliśmy fajne rezultaty, czy to na sobie, czy na bliskich, czy na znajomych, czy jeszcze może na jakimś innym, to warto by było oddać to, co wzięliśmy w formie właśnie wolnego dzielenia się wiedzą i swoim doświadczeniem po to, żeby inni mogli z tego korzystać, ale też po to, żeby pomóc też fundacji w wprowadzaniu tych rozwiązań na świecie, bo tak zazwyczaj trzeba robić próby kliniczne na wielu, wielu pacjentach, a wtedy Turkesza mówił jasno, że właśnie takie testymoniale z różnych części świata wzmacniają pozycję fundacji, jeśli chodzi o pokazywanie dowodów, przekonywanie tych osób, które muszą przekonać gdzieś tam postawionych na jakichś stołkach czy organizacjach do tego, żeby że ta technologia jest skuteczna i w jaki sposób ona działa. No jeśli chodzi o sam blueprint magrawowy, no to tutaj bardzo dużo wiedzy o stworzeniu wszechświata, o tym jak to wszystko wygląda, jak się pola układają. Myślę, że warto sobie zapamiętać parę tutaj kwestii, nie parę, ale wiele, które było
powiedziane, ale jedne z takich, które się w oczy rzucały, to na przykład ten ślimak, którego zawsze rysujemy, ślimak, który posiada ten aspekt i grawitacyjny, i magnetyczny, i też to, skąd on się bierze, czyli interakcja właśnie dwóch promieni, które są w tej samej sile, ale tak jakby przeciwnie do siebie skierowane i tutaj wracamy do podstaw tej wiedzy, podstaw, tak jak doktor przemówił, boska cząstka, coś, co naukowcy tak sobie wyjaśniają, a to wystarczy cofnąć się do podstaw, absolutnych podstaw technologii plazmowej, technologii fundacji, żeby zrozumieć, jak te procesy przebiegały. Tak samo tutaj doktor Kesz odniósł się do tego, co nazywa bzdurą, czyli faktu, że ropa naftowa pochodzi właśnie z tych pogrzebanych, gnijących ciał dinozaurów i innych zwierząt. No to można się zastanawiać, chyba by to było dość dziwne, że wszystkie na przykład, nie wiem, dinozaury w momencie zagłady, która trwała chwilę, zgromadziły się w jednym miejscu, położyły się i tworzyły takie złoża. Więc chociażby z tego punktu widzenia można zobaczyć, że coś jest na rzeczy, a te procesy produkcji ropy, no to doktor Kesze tłumaczył w paru innych, chyba też późniejszych warsztatach, gdzie mówił o tym, że Ziemia to jest jak taki żywy organizm, ropa jest też, jeśli się nie mylę, porównywał ją właśnie do krwi, czy do jakichś innych zasobów, które znajdziemy w organizmie, więc tak samo jest ona uzupełniana. Jeśli ktoś miałby ochotę dodać coś albo zapytać się o jakiś temat, czy żebyśmy się skupili i sobie porozmawiali na jakimś aspekcie tego, co było prezentowane, to gorąco zapraszam. Dzięki, Przemku. Z tego, co pamiętam, to w którymś warsztacie było tak, że właśnie ropa naftowa to krew ziemi. A jak ci się podoba analogia, jak wszystkim tutaj obecnym podobała się analogia do papieru toaletowego? No, to był taki ciekawy. No, zaśmiałem się, że tak powiem. Każdy pewnie. Ale no, tu jest właśnie no, to jest wszystko pięknie, fajnie pokazane, tylko kurczę, zawsze mam problem, jak ja mam operować w tym wszystkim sam ze sobą, nie? To jest właśnie taki ten klucz, od czego zacząć, bo wiemy, że nie zawsze jest tak, jak sobie planujemy, bo zawsze coś tam wynika w ciągu jakiegoś tam okresu i nie spodziewamy się wyniku. Nie mamy tej pozycji kontrolującego samego siebie albo środowiska, w którym jesteśmy. Mówię to o dzisiejszym dniu, gdzie dzisiaj jechałem samochodem i po prostu mi odmówił posłuszeństwa. Musiałem wrócić i zostawić go w danym miejscu i dopiero jutro po niego pojadę, bo taka sytuacja jest, bo nie miałem dzisiaj możliwości takiej. No i to przedłużyło się dzisiaj czasowo u mnie. Tak się zastanawiałem właśnie, jak to jest, że akurat tak się to wydarza, a nie po linii, której sobie człowiek zaplanuje.
Jarku, bo tutaj przykuło moją uwagę, jak zacząłeś właśnie omawiać ten temat, że nie tak, jak sobie zaplanowałem. I tutaj gdzieś w myślach wróciłem, akurat pojawiła mi się myśl właśnie chociażby tego, jak mówimy sobie o życzeniu, że każdy może na swój sposób wysłać tą energię, intencję, zwizualizować, zobaczyć, że to jest dokonane i tak dalej. Ale na przykład często co Karolina na przykład Kesze tłumaczy w kontekście życzenia, to jest to, żeby postawić sobie jakiś tam cel, to co chcemy osiągnąć, sytuację czy zdarzenie, czy cokolwiek, ale potem zostawić to wszechświatowi, nie narzucać żadnych ram, nie próbować tego kontrolować w żaden sposób, bo wtedy ograniczamy możliwości wszechświata, żeby nam zrealizował to życzenie w momencie, kiedy nakładamy warunki. Akurat może teraz tak mi to przyszło na myśl, ale skoro jak mówiłeś o samochodzie, to zdałem sobie sprawę, że tutaj już inny wątek wchodzi w rachubę, w sensie może to nie było życzenie, tylko to było po prostu sytuacja, której akurat w momencie się nie spodziewałeś. I czy takie znikąd pytanie może do ciebie, czy zachwalałeś swój pojazd w ostatnim czasie, że tak fajnie chodzi, że nic się nie psuje albo coś w tym stylu może? Jest, co ci powiem? No to jest dosyć ciekawe, bo powiem ci, że wymieniłem opony 2 dni temu i go zachwalałem niesamowicie. Mówię, kurczę, jeszcze taki fajny wózek jest i jeszcze trochę nim pojeżdżę. No i po 2 dniach po prostu niespodzianka taka, że no nie spodziewałem się, no naprawdę. Bo wiesz, że też miałem takie sytuacje parę razy, na przykład też samochodem, nie? Szwagier zachwala samochód. O, ten samochód po nauce jazdy, ale w dobrym stanie, super jeździ, to tamto, nie minęły 2 minuty, stoimy, wspomaganie siadło, smród, jakiś tam tego typu sytuacje. Tak samo miałem w przypadku też chyba raz swojego samochodu, ale tak samo jest też na przykład w przypadku zdrowia, nie? Że gdzieś tam wszyscy chodzą dookoła, prychają czy coś, albo nawet nie prychają, nieważne, rozmowa jakaś i jak człowiek gdzieś to tam pochwali, powie, no, że dawno nie byłem chory, mam super system odpornościowy i tak dalej. I następnego dnia, albo w ciągu 2 dni, zazwyczaj w ciągu 48 godzin, to zaczyna się jakaś tam choroba. Nie? I wiem, że swojego czasu nawet chyba zadałem to pytanie gdzieś do doktorowi Kesze, o co to chodzi, bo w zasadzie można do tego podejść w dwojaki sposób. Albo my w ten sposób prowokujemy to, co się wydarzy, mówiąc i zachwalając, ktoś mówi, że więc zaraz po polsku to by było, że zapeszamy w pewien sposób, a z drugiej strony, czy może to jest tak, że ta siła pól tego wydarzenia pojawia się gdzieś blisko nas, czy właśnie na poziomie duszy odczuwamy to chociażby, nie wiem, w momencie snu, czy jakiejkolwiek innej pozycji. I to, że my później materializujemy, werbalizujemy tą myśl, ten pomysł, to zdarzenie, które za chwilę ma się wydarzyć, to nie jest tak, że po prostu wychwycamy ten sygnał, wychwycamy tą informację i ona przez nas przechodzi i znajduje właśnie ujście w formie na przykład werbalnej, że mówimy o tym, a później w formie materialnej, bo jeśli by tak się zastanowić, myśl, werbalizacja myśli, a później na przykład działanie czy skutek, czyli odzwierciedlenie fizyczności, co ta myśl, ta werbalizacja robi, to moglibyśmy sobie z jednej strony to tak rozważyć, że właśnie czy zwerbalizowanie tego myśl o tym nie jest właśnie, wcześniej przez zwerbalizowanie myśl o tym, nie jest właśnie tą, jak rysujemy sobie tego naszego ślimaka, czy to nie jest właśnie ten moment, ja sobie to może szybko narysuję. Oj, co robisz w Zoomie? Chciałem sobie rysować tego. To chyba gdzieś jest jakaś funkcja, której jeszcze nie złapałem w tej nowej wersji, ale no chodziło mi o ślimaka generalnie. No nie, dobra, nieważne. Widocznie nie mam rysować. W każdym razie chyba wiesz, o co mi chodzi, nie? Że tam gdzieś
centymetr powiedzmy przed końcem tego ślimaka jest ta nasza myśl, a centymetr dalej już na samym końcu jest to zdarzenie. I teraz chciałbym do końca pamiętać, co wtedy dr Kesze powiedział, ale wydaje mi się, że to jest też na zasadzie gdzieś przeczuwania tego zdarzenia, że to ma miejsce. I być może, z drugiej strony może to być magnes, no ale tworzymy na ten magnes troszkę inaczej. Mówimy, że ale super, ten samochód działa, więc jedyne co, jeśli byśmy tutaj podchodzili do tego punktu widzenia wspólnego mianownika, no to powinno takie zdarzenie się wydarzyć, że działa super, a nie na odwrót. Z drugiej strony, jak dr Kesze rysował tutaj tego naszego ślimaka, który rozwijał się na zewnątrz i zawijał do środka na czerwono i na czarno, to można sobie zadać pytanie, czy to nie jest tak, że my funkcjonujemy właśnie w tej sile pól, że ten samochód super działa, a z drugiej strony pojawia się coś, co tą myśl balansuje w drugą stronę. Ale myślę, że to jest połączenie, kombinacja jednego i drugiego i wtedy warto się też zastanowić, czy w momencie, kiedy pojawia się taka myśl albo w momencie, kiedy ją werbalizujemy, czy to nie jest dobry moment, żeby przedsięwziąć jakieś działania albo już sobie uświadomić samego siebie w tym momencie, że co może być konsekwencją, czy to zaraz niedługo za rogiem na nas czeka w kontekście tego, że jednak taka myśl przyszła i później została zrealizowana. No właśnie tak i tu też tak próbuję sobie właśnie to mniej więcej nakreślić, nie? Zrozumieć, czy lepiej o pewnych rzeczach zbytnio nie myśleć i zostawić to po prostu, niech to zaistnieje, bo też tak to zrozumiałem, że szukanie akurat w danym spektrum tej myśli, tego zachwalania czegokolwiek, stajesz się jakby trochę arogancki w stosunku do czegoś, nie? Do danej sytuacji. I czy lepiej po prostu, no niby, może z przyzwyczajenia po prostu jesteśmy tacy, że jesteśmy zadowoleni z czegoś, jest ładnie, a później musi to tak się jakby zrównoważyć w tej kwestii, nie? No tak samo z właśnie, też miałem właśnie też z przeziębieniem, ale nie było to takie te duże przeziębienie, ale też trochę zachwalałem, mówię, jakby tak wszyscy ludzie po prostu używali może odpowiedniego żywienia i zastosowali sobie na przykład gaz chociażby na CO2, na tą elewację z cynkiem jeszcze i zrozumienie chociażby tej technologii, trochę tej technologii Kesze właśnie chociaż pobieżnie, co dla niektórych. No, trochę mi wyszło to wszystko z myśli. No, może trochę się zagalopowałem w którąś stronę. Tutaj Hubert napisał ciekawą rzecz, nie wiem, jak widziałeś, że... No właśnie czytam teraz. Może jakbyś pojechał dalej, to mogłoby cię spotkać coś, o czym nie pomyślałeś. Ja też właśnie, tak jak Hubert napisał, też tak myślałem, że przykładowo coś może się wydarzać, co w jakimś tam polu, w którym właśnie oceniamy tą sytuację za złą, że coś nam nie pasuje, ale z drugiej strony, tak jak już przeanalizowaliśmy przez te parę set zajęć,
to, że wydarzenie może się zadziać z tego powodu, żeby na przykład, jak to można powiedzieć, w innej linii pola nie napotkać czegoś jeszcze, co by zaburzyło naszą ścieżkę na przykład dalszego rozwoju lub coś, cokolwiek innego. No to dosyć ciekawy temat. Ale to właśnie, że wszystko działa na tej samej zasadzie, czy to makro, czy kwarki, czy cokolwiek, czy to jest układ planetarny, czy nasze myśli, to wszystko działa na tej samej zasadzie. Może to trochę od innej strony, albo żeby coś kolejnego wrzucić na stół do dyskusji. Myśl jest też, można powiedzieć, formą energii, ale też tą materią przejściową, czy początkiem emocji, można powiedzieć, bo jak o czymś myślimy, to zazwyczaj gdzieś tam jakieś emocje często za tym idą, się z tym kojarzą, więc jeśli my się z tą też tą materią przejściową, to w takim razie co na końcu jej jest materializacja jakiegoś zdarzenia. No nie wiem, co już mógłbym powiedzieć. Tak trochę się zamyśliłem. Jeśli ktoś chciałby coś dodać, to zapraszamy. Hubert mi pisze takie rzeczy, tylko że ja z wyobraźnią mam trochę ciężko, nie? Że wszystko możemy stworzyć, tylko musimy dokładnie szczegół po szczególe sobie to wyobrazić. Nasza myśl to początek. No niby tak, ale czasami w tej wyobraźni brakuje nam obrazu i trudno jest jakby cokolwiek sobie wyobrazić. Ja próbowałem sobie cokolwiek wyobrażać, ale ta wyobraźnia jakby była taka opakowana i ciężko było się przebić. No nie wiem, może to kwestia treningu. To tak samo jak z tym oddychaniem. Różne tysiące sposobów na to oddychanie jest i też nie jest to takie proste, żeby nauczyć się. Każdy umie oddychać, ale też trzeba wiedzieć, w którym kierunku mamy iść. No. Czy uczyć się oddychać, ruchu, czy myśleć. Wszystko to jest takie niby łatwe, ale
trudno znaleźć pozycję jeszcze w środowisku, w którym istniejemy. Albo może i łatwo, tylko po prostu trzeba było część w ogóle odrzucić, żeby można było napełnić się od nowa na inny sposób. Mnie tak zastanawia, bo mówiąc myśl to tylko początek. W zasadzie jakby się wgłębić w plazmę, to myśl jest gdzieś już tam od połowy, bo początkiem jest ta materia pryncypalna, materia pierwotna, czyli dusza, to co jest przed stanem materialnym, można powiedzieć, co tworzy stan materialny, czyli kreator w głowie każdego z nas. A właśnie początek materii, dokładnie. Czyli na tym spektrum, tak jak mamy na przykład spektrum widzialności światła, albo nie wiem, spektrum słyszalności dźwięku od tam 20 do 20 Hz, to właśnie ta myśl jest jeszcze tym, co nie do końca jest w sumie materialne, nie do końca jest namacalne, bo też jest właśnie takim aspektem subtelnym, który z jednej strony ciężko zmierzyć, z drugiej strony gdzieś tam jest jakaś aparatura, wiadomo, która bada aktywność mózgu, ale nie jest w stanie wyłapać może tego, czym jest ta myśl, czy wartości, może czy znaczenia tej myśli, co ona reprezentuje. To jest jednak to spektrum w dalszym ciągu troszkę subtelniejsze. Pytanie, co można zrobić też w takich sytuacjach, jeśli stajemy się świadomi tego, że jeśli coś pochwalę, to zaraz to może się zepsuć. Jeśli mówię, że jestem zdrowy, zaraz mogę zachorować. To myślę, że tutaj można sobie też poeksperymentować w pewien sposób i rozważyć to pod każdym kątem, który tutaj sobie omawiamy. Po pierwsze taki, że okej, to się pojawia. Jeśli to się pojawia, ja już to sobie rozkminiłem, do czego to może prowadzić. To teraz pojawiają się dwa elementy, które można sobie rozważyć. Pierwszy etap to świadomość tego, że to się dzieje, że po prostu zaobserwowałem materię przejściową, zaobserwowałem tą myśl, tą emocję, z której za chwilę coś się wykreuje. To druga rzecz, to pierwsza rzecz, a druga rzecz taka, czy nie warto siebie może postawić, też poeksperymentować, postawić siebie w punkcie trochę słabszego, bo przecież mówiąc, że jestem zdrowy, długo nie chorowałem, albo super samochód, nic się nie psuje i tak dalej, to jednak kreujemy tą pozycję wyższego, czyli stawiamy siebie czy ten obiekt na pozycji właśnie wyższego, silnego. Znaczy, jeśli by tutaj od razu nie zbalansować tej sytuacji właśnie w przyjęciu tej niższej pozycji, bardziej pokornej, czy to może nie jest też właśnie lekcja tego, jak zajmować to pozycję pokory, a nie pozycję, w której coś chcemy wychwalać. No, dzięki Przemku. Bardzo ciekawie się zaczęło i myślę, że trochę żeśmy zrozumieli to, ale warto właśnie rozmawiać o takich rzeczach, bo te przykłady, tak jak nawet już czasami też tego nie rozumiem, ale myślę, że powinniśmy po prostu, jakkolwiek się nie wydarzy, popatrzeć na to z góry, szerszą perspektywą, nie tylko tym wąskim torem. I jak wtedy popatrzymy się na to z jakiejś takiej szerszego spektrum, no to tak w zasadzie to jest błaha sytuacja, w zasadzie nie ma co się nad nią użalać lub nie bać się tego, co się wydarzyło. A z drugiej strony, jeżeli jest to silny wstrząs, to
jak to mnisi mówią, i tak wszystko minie. Cóż dodać? Nie wiem, jeśli ktoś chce jeszcze zabrać głos, to krótko zapraszam. Mamy 2,5 godziny, nie, 2 godziny 20 minut. Tak więc za dużo, tak więc cały czas się powtarzam. Muszę się odzwyczaić też od takich właśnie małych elementów. Powiem ci, Jarku, że też miałem swego czasu, zacząłem, wiesz, dostrzegać te właśnie elementy, o których teraz mówimy, że coś sobie myślę i coś się zaraz dzieje odwrotnie. I przez jakiś czas miałem taką rozkminkę, chodziłem sobie, tak jak mówię, nawet tam chyba zadałem to pytanie doktorowi Kasze i od tego czasu takie rzeczy przestały się dziać. Teraz jedna rzecz jest taka, że tu jest aspekt tego świadomego obserwatora, a z drugiej strony myślę, że to też jest zaufanie, parę elementów, że ta pokora, przyjęcie takiej pozycji też zaufania pokornego, że no dobra, to co ma się dziać, niech się dzieje, to i tak będzie z korzyścią dla mnie i tak będzie odpowiednio tak, jak ma się wydarzyć, nawiązując do tego, co mówił wcześniej właśnie Hubert, że może gdzieś za rogiem czekał jakiś wypadek czy cokolwiek innego, więc myślę, że też warto podejść do tych wszystkich sytuacji z akceptacją tego, że wydarzyło się, okej, super. Ja w ogóle w tym procesie cały czas mówię w cudzysłowie, tak, o mówieniu do siebie, że wydarzyło się okej, akceptuję, zaobserwowałem to, zanim miało się wydarzyć, to też w pełni akceptuję. Czyli uświadamiam siebie, w jakiej pozycji w tym momencie stałem, że byłem w stanie wychwycić tą sytuację, zanim ona się wydarzyła. I po prostu tyle. To jest okej. Czy to się wydarzyło w ten sposób, czy to się wydarzyło w inny sposób, to wszystko jest okej, bo tu nie ma co nikogo jak zwykle za cokolwiek obwiniać, bo sądzić możemy samego siebie, a nigdy kogoś innego. Tutaj tylko, żeby jeszcze, bo wiadomo, to co mamy na czacie nie będzie widoczne na nagraniu, ale Hubert podał właśnie przykład tutaj, ja to szybko przeczytam, że rano jak wstał, pomyślał sobie, że dziś będzie miał szczęśliwy dzień i to się stało. Miałem wypadek w pracy. Można powiedzieć, że szczęście w nieszczęście, bo ominie go cała przebudowa i cały bałagan w pracy i odpocznie sobie. Choć miał małe pęknięcie palca u nogi. Pytam, czym dla mnie było to szczęście. Boję się teraz pomyśleć, że będę miał szczęśliwy dzień. No ciekawy przykład. I właśnie można sobie tutaj zadawać takie pytania bardzo, bardzo trafne, czy fakt, że to był mały wypadek, to było szczęście, czy jest to nieszczęście, że w ogóle ten przypadek się wydarzył teraz, czy ten wypadek się wydarzył i teraz ten tak ze swojego zrozumienia, ze swojego punktu widzenia. Ja bym może za bardzo w to nie wnikał, żeby oceniać, czy tak, po prostu tak się zdarzyło i tak jest okej. Okay. Czy gdyby nie było tego wypadku, no też by było okej. Okay. Zdarzył się ten wypadek, ale na szczęście nie jest w znacznym stopniu tragiczny w skutkach. Ten palec jednak się wygoi. Jakaś lekcja z tego wszystkiego też jest na przyszłość. No i to też jest okej, okay, no bo idąc przez życie napotykamy na różne takie sytuacje, ale każda z takich sytuacji, myślę, warto pamiętać, że po pierwsze została zaaranżowana. Jeśli cofniemy się do tych wideo z magnesami, gdzie każdy magnes się ustawia, tak samo dusze między sobą dogadują się, jakie sytuacje będą się wydarzały, jakie będą sytuacje będą szukały potwierdzenia tej fizyczności. To później wszystko się realizuje i bardzo często jeśli potrafimy dostrzec tą lekcję, którą dusza dla nas przygotowała, jeśli ją zrozumiemy, przerobimy, zaakceptujemy, obejmiemy w pełnym zrozumieniu, że to wszystko jest okej. Okay. I tak jak doktor Kesze mówi, zatrzymamy się na chwilę, pomyślimy nad tym, to wtedy ta lekcja już nie będzie musiała do nas przychodzić po raz kolejny. Więc myślę, że to też jest właśnie ten aspekt akceptacji, objęcia tego,
można powiedzieć, przytulenia i zdania sobie sprawy, że no tak po prostu miało być, tak, tak się wydarzyło, cieszyć się z tego, jak się wydarzyło, że wydarzyło się na przykład w tym przypadku w takim minimalnym wymiarze szkody, można powiedzieć. No właśnie, tutaj pisze, że teraz jak będzie następnym razem, boi się myśleć, że będzie miał szczęśliwy dzień, wyciągnę wnioski na przyszłość, że jak będzie sobie myślał rano, że będzie miał szczęśliwy dzień, to od razu przypomni sobie ten dzień z wypadkiem i zacznie się zastanawiać, jaki ten dzień ma faktycznie być. No ja bym tutaj przytoczył coś, co w zasadzie nawet dzisiaj miałem taką sytuację, gdzie ktoś, z kim rozmawiałem, cały czas rozpamiętywał daną sytuację, daną wydarzenie i tak dalej. Teraz to wraca do tej przypowieści, którą sobie kiedyś omawialiśmy zresztą. Przypomnę ją pokrótce. O dwóch mnichach, którzy... A wiesz, sorry, no, że ci przerwę. Pomyślałem o tym samym przed tym, jak chcę to powiedzieć. No, bo ja już to mam w głowie parę sekund, także komunikacja czasu zerowego tutaj też doświadczamy. Właśnie z tymi mnichami, gdzie dwóch mnichów stało przy rzece, przechodziło, doszło do brzegu rzeki, a tam skąpo ubrana kobieta prosi ich o pomoc, nie chciałaby się zamoczyć, a musi przejść na drugą stronę, przenieść to, nawet coś niosła ze sobą i poprosiła ich o pomoc, przy czym jeden z tych mnichów był starszym, można powiedzieć, tym takim wygą, guru, czy jak go tam nazwać, a drugi był po prostu uczniem. No i ten guru mówi do tej kobiety: pewnie, nie ma problemu. Wziął ją na ręce, przeniósł przez rzekę, tam mu podziękowała, poszli sobie dalej. No i teraz ten uczeń mówi do tego guru: i jak mogłeś coś takiego zrobić? Przecież ta kobieta skąpo ubrana, dotykałeś jej całej, prawie że nagiej, i przeniosłeś ją przez tą rzekę. To nie przystoi takim osobom jak my, wysoce uduchowionym i tak dalej. Na co ten guru, ten mistrz odpowiedział: no widzisz uczniu, ja zostawiłem tą kobietę na brzegu rzeki, a ty dalej nosisz ją w głowie. Myślę, że to też jest taka lekcja separacji, czyli też wracamy do kolejnego z przykazań, których Mojżesz nie dostarczył, czyli tego oderwania, separacji, że po prostu i akceptacji w tym samym czasie, że po prostu pewna sytuacja się wydarzyła, zaobserwowałem jej, doświadczyłem jej, przytuliłem ją, tak miało być, tak po prostu się wydarzyło i tyle. I w momencie, kiedy tą lekcję przerobiłem, zostawiam ją i idę dalej, nie muszę jej cały czas nosić, bo jakbyśmy mieli nosić w tolniszcze wszystkie takie właśnie pojedyncze lekcje, to tego zebrałoby się taki stos książek, że ten ciężar naprawdę by nam w tej drodze mocno ciążył i dociążał. Także zostaw to, już widzę, Hubert pisze, że zrozumiał, ale właśnie myślę, że o to chodzi, żeby to po prostu zrozumieć, przepracować, przytulić, zostawić i pójść dalej, nie bojąc się o to, jak będzie następnym razem, bo jeśli naprawdę przerobiliśmy tą lekcję, która do nas przyszła, którą dusza dla nas przygotowała, to nie mamy się czego obawiać, to już jest za nami, przez to przeszliśmy. Ale jeśli cały czas będziemy to rozpamiętywać, to właśnie w takiej sile pól funkcjonujemy, operujemy i z tego przykładu magnesów jesteśmy magnesem na to, co może czekać za rogiem, właśnie w podobnej sile pól do tego, co już się wydarzyło. Dzięki, fajna pogaduszka z mojej strony, to wszystko, także dzięki. No myślę, że chyba już nikt nie będzie chciał nic dodać i tym akcentem chyba zakończymy dzisiejsze spotkanie. Mamy akurat 2,5 godzinki, tak więc dzięki za tłumaczenia, za to, że byliście, za wypowiedzi. I spotykamy się w czwartek, tak więc dobrej nocy życzę wszystkim. To były 335 warsztaty poszukiwaczy wiedzy w języku polskim z niedzieli 9 lutego 2020 roku. Tak więc już może mniej tego. Tak więc
kończymy na dzisiaj i do usłyszenia. Dziękuję, dobrej nocy. Bardzo mi miło, dzięki i wzajemnie. Nadszedł czas zmiany, przejścia do prawdziwego działania wszechświata. I nadszedł czas, aby zrozumieć, że używamy stanu materii, by osiągnąć poziom zrozumienia duszy człowieka. Teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator wysłał swoich posłańców w imię tego, co miałeś. To oni przynoszą uszy, aby można było ich użyć, gdy nadejdzie czas Mesjasza. Mogę nauczyć duszę i przesłanie. Nie by się przeciwstawiać, ale poprzez ich zrozumienie, przez tych, którzy stali się Mesjaszami, aby dawać ze swoich dusz, aby ich elewować. Zadanie stało się łatwe. Szkoła jest tutaj i uczniowie są tutaj w oddaniu. Wtedy nie będzie żadnej walki między tym, co nazywają muzułmanami a chrześcijanami. Baranek i lew będą jeść i spać w tym samym gnieździe. Chrześcijanie i muzułmanie będą spać i modlić się w meczecie, w tym samym kościele, w imię ich dusz, nie w imię religii, które są używane do tworzenia tak wielu konfliktów. Dla korzyści tych, którzy byli hiperaktywnymi dziećmi. Nadszedł czas, czas zmian jest tutaj. I jak powiedziałem, moje życzenie jest moim rozkazem. Jeśli pragniesz ujrzeć pokój, droga pokoju jest wyłożona bardzo wyraźnie. To dusza świadomości zbiorowej. Poprzez dawanie stworzy tą pozycję zmiany. Nic innego. W duszy człowieka nie ma długopisu. Jestem pewien, że po wejściu do społeczności uniwersalnej nigdy nie zobaczysz niczego zapisanego, ale równowagę pól duszy egzystencji. Staraj się być na tyle pokornym, aby nie stać się aroganckim w mocy, którą zrozumiałeś i posiadłeś. Inaczej wpadniesz w tą samą ścieżkę kościoła i meczetu. To jest to, co obiecaliśmy i to właśnie dostarczyliśmy. Musimy zrozumieć działanie duszy i musimy zrozumieć, że dusza człowieka jest gwiazdą w kosmosie wszechświata. Jeśli porównamy duszę człowieka i tak wielu nas, 7 miliardów w jednym zbiorze, Ziemia jest jak galaktyka z tak wieloma gwiazdami. Kiedy patrzymy w głąb Wszechświata, widzimy galaktyki z setkami milionów gwiazd. Podobnie jest z planetą Ziemią. Niesie 7 miliardów pięknych gwiazd, które są duszą człowieka.
niesie z sobą duszę tak wielu trylionów zwierząt, roślin i wszystkiego innego. Jeśli więc patrzą ci, którzy nie widzą fizyczności Ziemi i jej zawartości, co widzą? Widzą galaktykę z wielką ilością pięknych, świecących świateł. Każda według swojej siły. Każda zgodnie ze swoją pozycją. Niemowlę ma piękną duszę, podobnie jak staruszek. Dla tych niefizycznych, którzy nie widzą fizycznego wymiaru tej planety, ale widzą siłę pola, jesteśmy gromadami gwiazd. Ludzka rasa, każda pojedyncza dusza, nikt z daleka nie widzi. To jest dusza rybaka, to jest dusza kosmologa, to jest dusza prezydenta. Wszystkie świecą bez względu na fizyczność. To jest magia. Oto co nowa nauka musi przynieść człowiekowi. Kiedy patrzymy przez naszą duszę, widzimy tylko gwiazdy w innych duszach. I to jest przełom, to jest zrozumienie. Na tym właśnie polegają te wszystkie nauki. Dojście do dojrzałości następnego poziomu, aby zrozumieć daleki kosmos. Wszechświat jest ostrygą dla tych dusz, które służą. Wtedy człowiek jest gotowy do wejścia w kosmos. Wtedy człowiek jest gotowy, aby stać się częścią uniwersalnej społeczności, która została obiecana. Nigdy nie obiecywałem wam nieba. Zawsze obiecywałem wam elewację człowieka, aby przyłączył się do rodziny. A teraz macie klucz. To wy musicie otworzyć drzwi, aby zrozumieć, że mogę elewować duszę tych ludzi lub milionów innych dusz, że fizyczne życie na tej planecie zmieni się. Wtedy jestem godny bycia częścią społeczności uniwersalnej, by być, aby służyć, aby się rozwijać, by być tam, aby być częścią, że w cyklu życia Wszechświata staje się w byciu częścią, staje się częścią totalności. Kiedy człowiek osiągnie ten punkt, pojawi się nowy wymiar w sile duszy człowieka, który jest poza wyobrażeniem zrozumienia życia fizycznego. To jest brama do otwarcia nowego życia w nowym wymiarze, co jest poza wyobrażeniem tego, co mogliście nazwać nowym początkiem, nowym cyklem, gdzie ten cykl niesie ze sobą źródło stworzenia życia we Wszechświecie i Unikosie. To jest elewacja duszy, aby służyć. Stała się kluczem. Nie tron życia fizycznego. Czas jest odpowiedni, nadszedł czas, aby człowiek przeszedł przez ten proces.